Miałem ten materiał nagrać na 250 subów, no ale się nie wyrobiłem, bo tak szybko przyrastają, że trudno się wstrzelić w odpowiedni moment. Chociaż wcześniej zastanawiałem się, czy nagrywać cokolwiek przed startem projektu, czy nie lepiej wszystko trzymać w tajemnicy, ale w pewnym momencie zrezygnowałem z tej koncepcji z kilku powodów. Po pierwsze, kanał Zero nie wyszukuje się na YouTubie w wyszukiwarce właściwie. Praktycznie nie da się go znaleźć bez bezpośredniego linka, więc będzie szybciej, jak wrzucę ten jeden film. Po drugie, zdecydowało lekkie wygodnictwo. Mianowicie od kilku dni, dzień w dzień rozmawiam z potencjalnymi partnerami, współpracownikami, sponsorami i wszystkim opowiadam to samo, czym będzie kanał Zero. I złapałem się na tym, że już nie mam na to siły, złapałem się na tym, że gdy opowiadam to samo po raz 30, to opowiadam to już krócej, z mniejszym zaangażowaniem, z mniejszą werwą, no a to przecież bez sensu. No więc lepiej jak nagram ten filmik, wy będziecie wiedzieć, na co czekacie, współpracownicy czy też partnerzy będą wiedzieć, w co ewentualnie mogą się zaangażować, a sponsorzy będą wiedzieć, na co mieliby ewentualnie wydać pieniądze. Życie po prostu będzie i dla mnie, i dla wszystkich innych łatwiejsze. Na początek muszę wspomnieć, że wiele osób mówiło mi: ej, po prostu załóż kanał pod nazwą Krzysztof Stanowski i wrzucaj sobie swoje materiały i byłoby to bardzo wygodne. To znaczy praktycznie bezkosztowe, byłby operator, byłby może ktoś jeszcze, ale tak naprawdę żadnych albo minimalne koszty stałe. Ale chciałem zagrać większą grę, po prostu. Lubię grać w duże gry dla dużych mężczyzn, a nie iść na łatwiznę. I z tego względu właśnie powstał kanał Zero. Kanał Zero, który w pewien sposób kojarzy się ze mną, no jestem zerem. Natomiast ma być takim hubem, ma być miejscem, które scala osobowości, autorytety, poważne osoby z różnych dziedzin życia. Plan jest taki, żeby stworzyć coś naprawdę dużego. Nie kanał, na który będą wskakiwać 3-4 filmy tygodniowo, tylko bardziej 3-4 filmy dziennie. Chciałbym, żeby słowo zero było spoiwem, żeby słowo zero łączyło wszystko, co się w tym kanale dzieje i żebyście wiedzieli, że jeśli coś jest zerem, to tak naprawdę to jest taki nasz wewnętrzny znak jakości. To, że będzie pasmo poranne, to jest oczywiste. To, że będzie to wesołe, fajne, sympatyczne pasmo poranne, no mam nadzieję, że to jest jasne i klarowne dla każdego. To, że będzie pasmo wieczorne z fajnymi rozmowami, uatrakcyjnionymi, odświeżonymi w nowym pomyśle, to też wydaje mi się, że wszyscy się tego spodziewają, bo trudno, żeby było inaczej. Więc jeśli będziecie mieli z jakimś medium spędzić poranek albo wieczór, to mam nadzieję, że wybierzecie nas. Natomiast to nie jest wszystko. Oczywiście bardzo sobie obiecuję dużo, zarówno po porankach, jak i po wieczorach. Te wieczory to, mam nadzieję, z czasem stanie się nasz znak rozpoznawczy i będą tam rozmowy bardzo jakościowe, interesujące, z inteligentnymi ludźmi, czasami też zwyczajnie rozrywkowe. Natomiast co będzie nowego, gdzie będą te wszystkie zera się pojawiać, to będzie po prostu ta przestrzeń między porankiem a wieczorem. Wyobrażam sobie to tak, że będziemy działać w gronie osób uznanych w swoich dziedzinach, osób, które mają wiarygodność, mają nazwiska, mają rozpoznawalność, mają też potencjał YouTube'owy do tego, aby ciekawie pewne rzeczy opowiadać. I będzie tam miejsce na naukowe zero, czy biznesowe zero, finansowe zero, celebryckie zero. Jakiekolwiek zero sobie wymyślicie, czy to filmowe zero, rany, nie wiem, medyczne zero, cokolwiek będzie w danej chwili potrzebne, to my tam będziemy z właściwą osobą, która opowie o tym we właściwy sposób, właściwymi słowami. Chcemy trzymać rękę na pulsie. Ja chcę trzymać rękę na pulsie wraz z osobami, które będą ze mną pracować i żyć tym, czym żyje Polska. Nie żyć niszą, tylko żyć tym, czym naprawdę się wszyscy interesujemy. A więc poniekąd byłby to duży, bardzo duży kanał komentarzy z pasmami live rano i wieczorem, ale też z redakcją, która będzie jakościowa, z ludźmi, którzy nie będą się bali pojechać w teren, spotkać, zadać trudne pytania, dotknąć danego tematu. Najłatwiej chyba byłoby rozmawiać na przykładach, bo są rzeczy w
Polsce, którymi nagle wszyscy zaczynają żyć i szukamy wówczas tych informacji. W ostatnich tygodniach, miesiącach było ich bardzo dużo, no ale gdybym miał podać przykład tego, co, jak mógłby wyglądać ten kanał, gdyby działał jakiś czas temu, no to pamiętam, że wszyscy żyliśmy wypadkiem na autostradzie A1 i żyliśmy późniejszym poszukiwaniem sprawcy tego wypadku. I wyobrażam sobie, że można do tego tematu podejść tak, że oprócz reporterskiej roboty na miejscu, oprócz odwiedzenia tej komendy w Łodzi, oprócz nagrania materiału, co tam się tak naprawdę wydarzyło w sposób dobry, jakościowy, telewizyjny, to oprócz tego możemy mieć naukowe zero, gdzie ktoś nam wytłumaczy, jak to jest z wypadkami drogowymi przy jakiejś prędkości, jak może nam technologia w przyszłości pomóc uniknąć pewnych rzeczy. No, spojrzy na to ze swojej perspektywy. Ja nie będę mówił jak, bo się na tym nie znam. Od tego będzie właściwa osoba. Ale też będzie prawnicze zero, które wytłumaczy, jakie rozwiązania za granicą są stosowane, żeby piratów drogowych nie było. Co działa, co nie działa, co można poprawić. Kwestia ekstradycji. To wszystko można wytłumaczyć fajnie, przystępnie i w dobrym momencie. I można też wreszcie zrobić wieczorny program, w którym porozmawia się ze specjalistami na temat tego, co się wydarzyło, jak można było tego uniknąć, co zrobić dalej. To jest tylko przykład. To jest tylko przykład o jednym zdarzeniu, które może żyć w wielu programach. Czasami są tygodnie, że nic się takiego nie dzieje, ale oczywiście też chcemy dostarczać treści. Jeśli ma być to jakieś zero, właśnie znowu powiem, naukowe, finansowe, medyczne, filmowe, bla, 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 jakiekolwiek, to zawsze są też tematy ponadczasowe, które można poruszyć, które mogą być interesujące dla widza. Więc chcemy dostarczać treści, które nie są chłamem. Chcemy dostarczać treści, które coś znaczą. Chcemy robić własne śledztwa, chcemy dostarczać rozrywkę, chcemy rozmawiać z ludźmi, ale chcemy być po prostu multizadaniowi. Ale przede wszystkim chcemy, żeby to słowo zero oznaczało, że warto spojrzeć, że to nie jest coś nagrane w piwnicy telefonem komórkowym, ani nie jakieś tam byle jakie, tylko że po prostu poświęcono na to dużo pracy. Sam się zastanawiam, dlaczego to robię, bo tak jak powiedziałem wcześniej, łatwiej by było nagrać sobie samemu 3-4 formaty, pogadać do kamery i mieć tych kosztów miesięcznie 15 czy 20 tysięcy, a nie 400 czy 500 tysięcy. Natomiast chcę spróbować zrobić coś, co po prostu polubicie i co będzie czymś zupełnie nowym. Mam takie wrażenie, że nikt się w Polsce do tej pory nie zabrał za YouTube'a w sposób metodyczny. Nikt nie wszedł w ten świat z pełnym know-how, z zasobami i z doświadczeniem dziennikarskim, z kontaktami, żeby po prostu troszeczkę to poletko przejąć. Chciałbym to zrobić tak, żebyście nie mieli przekonania, że to, co oglądacie, jest obciachowe, wręcz przeciwnie, żeby to było dla was medium. Troszeczkę jak telewizja, ale telewizja, którą macie tutaj w telefonie komórkowym, którą odpalacie sobie w dowolnym momencie. Czy będzie sport? Oczywiście, że sport też będzie, ale sport będzie wtedy, gdy się coś naprawdę ważnego będzie działo. Będzie oczywiście też sportowe zero, no bo dziwne, żeby sportowego zera akurat nie było. Będzie sport, będzie magazyn o sporcie. Natomiast większość rzeczy sportowych, które będziemy produkować, będzie jednak na kanale Weszło, a nie na kanale Zero. Kanał Zero będzie od tego, czym żyje cała Polska. Jeśli cała Polska będzie żyła w danej chwili sportem, to tam też będzie sport. Natomiast musimy to właściwie rozgraniczyć. Wydaje mi się, że mniej więcej wytłumaczyłem cały koncept. Jak zostawicie suba, będzie mi miło przed 1 lutego. Mam nadzieję, że to będzie 1 lutego, bo bardzo pędzimy. Trzeba zbudować dwa studia, trzeba to wszystko, wszystkie te powierzchnie odpowiednio wyposażyć, więc mam nadzieję, że zdążymy. Jak nie zdążymy, no to was przeproszę, no ale przecież nikomu się świat nie zawali. Ale planujemy, żeby to był 1 lutego. Jeśli chcecie być na bieżąco, to jeśli zostawicie suba na nowym kanale, na kanale Zero, no to wówczas tam co jakiś czas będziemy pewnie jakieś shorty podrzucać, przynajmniej z tego, jak nam idą przygotowania, czy może jakieś inne komunikaty będą wrzucane. Tyle w sumie. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że w lutym. Czasami możecie podejrzeć coś
wcześniej. Mam nadzieję, że nie zawiodę oczekiwań, bo te suby, które przyrastają w szalonym tempie i pewnie za chwilę będzie ich 300 tysięcy, a potem jeszcze więcej, bez żadnego filmu, no teraz już z tym pierwszym, no to jest duża odpowiedzialność z mojej strony. Wyszedłbym na totalnego gamonie, jakbym teraz nie przygotował jakościowego produktu i gdybym po napompowaniu tego balonika, chociaż to bardziej wy napompowaliście niż ja, gdybym okazał się jakimś śmiesznym gościem z kamerką. Mam nadzieję, że będzie fajnie, mam nadzieję, że czeka nas wielka przygoda, no i mam nadzieję, że będę często gościł w waszych domach czy na waszych telefonach komórkowych. Do zobaczenia, to ja, dziennikarskie, biznesowe, jakiekolwiek, zero.